zdarza się, że wskutek nieszczęśliwego wypadku na pewien czas mamy problemy z poruszaniem się. Potrzebujemy wtedy specjalistycznego sprzętu, kul, chodzika czy nawet wózka inwalidzkiego. Takie urządzenia są na ogół bardzo drogie i zakup ich na miesiąc czy dwa nie miałby najmniejszego sensu. Jest jednak miejsce, gdzie nieodpłatnie pożyczą nam potrzebny sprzęt, tym samym pomagając w rehabilitacji i powrocie do zdrowia. Od ubiegłego roku mieszkańcy Stalowej Woli mogą bezpłatnie wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny przy Rozwadowskim Klasztorze dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów Pokój i Dobro. Jedynym warunkiem jest uiszczenie kaucji, którą osoba wypożyczająca otrzyma z powrotem po oddaniu nieuszkodzonego sprzętu. Z roku na rok urządzeń przybywa. Obecnie można wypożyczyć m.in. chodziki, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne z materacami przeciwodleżynowymi i koncentrator tlenu. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z oferty, powinny zgłosić ten fakt przy furcie klasztornej, gdzie otrzymają numer kontaktowy do osób, które zajmują się wypożyczaniem sprzętu. Mieszkańcy mogą również liczyć na fachową pomoc przy zainstalowaniu urządzeń. W czwartek 25 lipca do Stalowej Woli przybyła grupa zaprzyjaźnionych Belgów. Przywieźli oni 70 sztuk różnego rodzaju sprzętów dla osób niepełnosprawnych, w tym 50 chodzików i wózków inwalidzkich. Typowe najeżdżenia osób, które na przykład mają sprawne ręce, to sami mogą jeździć, ale są i wózki o takich małych kółkach, że tylko trzeba takich, te osoby niepełnosprawne wozić. No. Także są dwa rodzaje tych wózków. Balkoniki są no, udane, bo też jest chyba aż trzy rodzaje tych balkoników, bo jedne są takie nawet do robienia zakupów. To też są bardzo dobre, bo są z koszykami. Inne to są z przodu mają kółka, z tyłu są stawiane, a inne to są takie rozkładane, takie typowe do przestawiania. Także w sumie no, są ciekawe te sprzęty. Przekazanie sprzętu odbyło się w piątek 26 lipca po mszy świętej o godzinie 18 w Rozwadowskim klasztorze. Podczas nabożeństwa zambony popłynęły w stronę przyjaciół z Belgii podziękowania za dostarczone dary. Nie zapomniano również o osobach na co dzień obsługujących wypożyczalnie, członków Stowarzyszenia Pokój i Dobro. Wszystkie sprzęty otrzymaliśmy dzięki inicjatywie zagranicznych gości, był to ich pomysł i realizacja. Oni zaproponowali, to są osoby, które już współpracują od lat ze Stalową Wolą, z regionem i oni zaproponowali i, no i akurat nie nawiązaliśmy ten kontakt z nimi. Tutaj pomógł nam w tym pan Lucjan Maczkowski, dziękujemy mu za to i właśnie mamy dzisiaj efekt. Belgowie otrzymali od braci specjalne podziękowania oraz słynny balsam kapucyński. Tak. Możemy pokazać. To dobrze. Bardzo dziękujemy. Tak, dziękuję. A tu jeszcze od kapucynu. Ja mam taki tutaj podarunek taki. To jest nasz balsam kapucyński. Bardzo dobry. Słynny. Tak, dziękuję bardzo. Dobry, więc bardzo dziękujemy. Muszę tu z kaptura wyciągnąć. Na wszelkie dobrodziejstwa. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. 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 Dobroczyńcy obiecali pamiętać o nas również w przyszłości. Audio Jungle.